Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł 6. Ustalenie ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji. Temat: marża. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o marży. Proszę, niech ktoś przeczyta z podręcznika, czym jest marża. Marża jest ceną pobieraną przez działających na własny rachunek pośredników handlowych za świadczone przez nich usługi dystrybucyjne na rzecz sprzedającego produkty. Tak, dokładnie. Czy ktoś wie, jak najczęściej wyrażamy wysokość marży i od czego to zależy? Marżę wyrażana jest jako procent ceny, zależy to od rodzaju towaru, zakresów funkcji pełnionych przez pośrednika handlowego. Wysokość marży może także zależeć od zwyczajów panujących w danej branży i na danym rynku. Czyli na przykład niższe marże będą występować w branży spożywczej. Jak już wspomnieliśmy, marże wyrażone są jako procent ceny. Proszę, zapiszcie sobie dwie różne metody kalkulacji ceny sprzedaży. Metoda kontynentalna. CS równa się CZ plus M% CZ. Metoda amerykańska. CS równa się w nawiasie kwadratowym. CZ dzielone w nawiasie 100 minus M%, zamykamy nawiasy, razy 100. Gdzie CS to cena sprzedaży, CZ to cena zakupu, a M% to oczywiście procent marży. Proszę, zapamiętajcie te wzory, na pewno pojawią się na sprawdzianie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.